Cześć, cześć, siemanku moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z Diablo 3. Dzisiaj troszeczkę nietypowego, gdyż w tle macie, moi drodzy, gameplay z zapis ostatniego live'a e, z DHm XP Mety. Moi drodzy, w tym odcinku mówimy sobie dokładnie na czym polega ta nowa meta na dehaczy, bo... Tak, jak widzicie na ostatnich live'ach, zresztą od początku sezonu, Dehacz w tym sezonie jest bardzo, bardzo hajpowany. Jest to bardzo, bardzo mocna postać. Dlatego też postanowiłem, że omówię Wam metę, jak się LexPi e, z Dehatchami e, w obecnym sezonie. Moi drodzy, tak jak widzicie, gramy na trzech e, dek Dehaczy, w tym jeden jest supportem, no i support, e, support barb. Jakie omówimy sobie poszczególne zadania, jakie ma Dimo Hunter? Ja gram akurat z supportem w tym sezonie bardzo długo. Barba jeszcze nie mam, ale w planach jest. Do złożenia DPS-a mam, ale zawsze jakoś wolę tym suporcikiem sobie pobiegać, mimo że DPS-a całkiem, całkiem mam mocnego. Dobra, nie przedłużając, koni. Dimo Hunter Support. Eee, jakie są jego najważniejsze Rolę w takich speedach. Przede wszystkim Demon Hunter Support debuffuje moby, tak? Eee, za pomocą łuku e, tego Odyssei, tam jeszcze nie pamiętam nazwy dokładnej, y, który daje to, że jak złapiemy przeciwnika w pętający strzał, to mamy e, to wtedy taki mobek otrzymuje ze wszystkich źródeł ataku 150% zwiększone obrażenia. To jest bardzo, bardzo dużo. E, spory buff. Mamy tutaj e, wielostrzał, który daje na to, daje to, że Przeciwnik trafiony wielostrzałem ma o 8% zwiększoną szansę na otrzymanie kryta, Także to też działa bardzo bardzo fajnie na team eee, Mamy tutaj jeszcze bolasa, ściągamy tutaj e, Bolasem mamy łuk, mamy coachan pod to specjalnie dostosowane, że e, Strzelamy i ten od, ten bolas od razu wybucha I ściąga wszystkich przeciwników, tam z promieniu chyba 22 albo 24 metrów W każdym razie ściąga wszystkie moby, czyli Generalnie dehard support Debuffuje Moby na lifcie jest bardzo, bardzo mobilny, bo cała generalnie meta na DHC jest bardzo, bardzo mobilna. Szybko to idzie, energicznie i dużo moim zdaniem dużo, dużo lepiej niż Furatmy. Także przyjemność, sama przyjemność z gry. No i cóż, jeszcze mamy tak, czyli bolas tam jeszcze silną rękę tutaj, jak widzicie, prokuje. Mamy Kompana, też dodatkowy DPS dla Timu. No i w tyle w sumie, czyli głównym z, 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 zadaniem Dimo Huntera suporta na lifcie, tak jak widzicie, lecę przed siebie. Yy, ściągam bolas, strzelam, widzicie, bolasami w moby. Yy, za pomocą nowego setu ten bolas się sam strzela później. Yy, ściąga wszystkich przeciwników. Od Elity do Elity biegamy, yy, narzucam potem ręcznie, pętając strzał, trochę wielostrzału. No i generalnie lecę dalej, zazwyczaj jak już elita pada, tak nie lecę od razu dalej po tym jak ściągnę moby Tylko widzicie, troszeczkę steamem stoję, e, narzucam debuffy, rzucam kruka, pętający, wielostrzał, tak żeby te wszystkie debuffy narzucić Lecę dalej, oczywiście mamy nemesisy, także demo hunter support, tutaj ma nemesisy, biegnie w przodu e, I te plony wszystkie bierze, tak żeby jak dpsy przyjdą, to żeby już ta elita była ściągnięta Wszystkie moby były do tego ściągnięte i rozwalamy i lecimy dalej Yy, dobra, jeżeli chodzi, kochani, o barba supporta. Barb support ma bardzo, też bardzo proste zadanie. Jest to, jed, moim zdaniem, najprostszy gameplay z całego tego tutaj party, ponieważ barb support, najważniejsze zadanie barba supporta, no tak jak wiecie, nie ma tutaj żadnych jakichś wielkich nowości, jest dawanie ignore paina, tak? Redukcja obrażeń 25% dla timu oraz niewrażliwość na wszelkie zamrożenia, oguszenia i tak dalej, i tak dalej, nie? Także barbem najważniejsze jest, żeby trzymać się w miarę z teamem, Dawać okrzyki, dawać ignore paina oraz ewentualnie przyspieszać im, jeżeli sobie weźmiecie sprint. Ale ja preferuję jednak mimo wszystko jakiś harpun, żeby dociągnąć jakieś moby do elit. Wiadomo, ten Bolas nie ściągnie tam wszystkiego z ekranu, a Barb może tam sobie podejść, ściągnąć harpunem, bo to ma większy zasięg. Dlatego ten harpun jest dużo, dużo lepszy, moim skromnym zdaniem. A te i tak są mega, mega szybcy. Więc. Ten dodatkowy sprint nie jest aż tak mega konieczny. E, zbieranie globów, tak? Barbem, supportem musicie mieć metry do podnoszenia, żeby zbierać kulki z progresem po elicie, zbierać ewentualnie kulki zdrowia, jak się jakieś pojawią. E, jak widzicie, troszeczkę ich tam na riftcie wyskakuje. No i Ignor jakieś okrzyki wojenne i tak dalej, i tak dalej. Przyspieszanie jeszcze teamu, tak? Bo łańcuch Hilenika to oczywiście na barbarzyńcy jest założony, także... E, a także ten pasek również przyspiesza. Dobra, co dalej? Eee, co za zadanie barba tak naprawdę to jest tyle. To jest prosty gameplay, nic tutaj więcej nie, nie ma co dodawać. Eee, no i DH DPS Gad, czyli pod ten nowy, nowy set, który eee, jest naprawdę bardzo silny. Powiem wam szczerze, pod podstawowe skille, ale DPSuje całkiem, całkiem nieźle. No i Dehatch, De co ma, może Dehatch DPS robić? No, przede wszystkim zabija na rifcie, tak? zabija elity, zabija wszystkie moby, robi, robi progres. Co ja mogę o nim powiedzieć? kręcicie się, tak, strzelacie, pilnujecie staków z impetu przede wszystkim, bo ten set jest bardzo, bardzo uzależniony, że tak powiem, od tych staków impetu, które dają wam movement, a movement na speedach jest bardzo istotny, bo im szybciej przebiegniecie, w tym czasy będą lepsze, tym więcej expa na godzinę ogarniecie. No i plus mamy e, DPS tak, ze staków impetu, czyli to jest najważniejsze, żeby pilnować stacków impetu, pilnować ewentualnie swojej, swojego zasobu. Tak? E, no i tak naprawdę tyle, trzymacie się w miarę, e, znaczy Barb musi się Was w miarę, w miarę blisko trzymać, e, lecicie za dechaczem, staracie się e, supporta suporta dechacza nie wyprzedzać, bo dechacz, support musi wszystko ściągnąć, musi wszystko zdebafować, e, wziąć ewentualny pylon. I dopiero potem wy tam bijacie nie? I, i zabijacie. I tak naprawdę tyle. No tutaj o DPS-ie nie ma co mówić. Podstawowa mechanika działania e, nowego setu. Kręcicie się, wystrzeliwujecie, wystrzeliwujecie tą strzałę e, nienasyconą i tak, tak naprawdę tyle. Tak jak widzicie, biorę pylon, e, narzucam debuffy, tak troszeczkę czasem się trzeba ewentualnie cofnąć, jeżeli coś jest niedobite. Narzucić. Pamiętajcie, że tylko wielostrzał w Dehaczu Support działa na 3 sekundy. tak? Te 8% to większa szansa na otrzymanie kryta działa tylko na 3 sekundy. Także Proponuję pilnować tego, tak żeby ta, 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 ta szansa nakryta była cały czas. Jak tak widzicie, ściągam, lecę dalej, tutaj wszystko. E, tylko pamiętajcie tak, że ten set wystrzeliwuje ostatni, e, ostatni użyty podstawowy skill, nie? Także ym, jeżeli chcecie zmienić na pętający strzał, to żeby użyć tego pętającego strzału, prawda? Zresztą myślę, że ogarniecie o co chodzi. No i cóż, tak by, tak by mniej więcej wyglądał gameplay, tak by, ym, tak by wyglądały role tychże postaci. Na tej mecie meta jest bardzo, bardzo energiczna, bardzo szybka. Tak jak widzicie, lifty na 1000, około 1500 paragonach. DPSy tutaj mają Daras, akurat ma 1500. Tutaj Perch ma 1300 paragon, ale obaj mają około 3,5-4 milionów elementala DPSu. Także Dość sporo, daje, daje radę spokojnie, 110 to tak easy do 2, dwóch, 2,5 dwóch minut biegaliśmy i później biegaliśmy się z klanem 111, także ten exp idzie naprawdę naprawdę szybko. Tam słyszałem, że ktoś na świecie ma prawie 3 paragonu, także e, niesamowity exp idzie na godzinę. A gameplay jest. No uważam, że nie jest jakoś mega trudny. Jak się wczujecie w postacie swoje, którymi gracie, to e, ta meta uważam, że jest prostsza niż radny. Tak. Na ratmach trzeba było troszeczkę więcej ogarniać. Tutaj, e, jak już znacie jakieś tam podstawy, to ledzicie dalej. E, jest, jest już do, dużo prości. Dobra, przejdziemy, chani szybko do buildów. E, nie będę przedłużał. Stryku, stryku. Wracamy za sekundę przy buildach. Be right back. No i dobra, jesteśmy, kochani, z powrotem. E, tutaj mamy nasz wykrzyknik meta na moim czacie: spis poradników, spis buildów na ten sezon. On oczywiście jest cały czas aktualizowany na cały czas na tym samym linku, także jeżeli chcecie, możecie śmiało poprać sobie ten, znaczy zapisać sobie ten link, wystarczy w 5 będziecie też mieli to zaktualizowane, jeżeli ja tutaj coś zrobię, tutaj macie datę ostatniej aktualizacji, więc myślę, że śmiało nie musicie tam sprawdzać cały czas nowego linku, tylko raz kliknąć, zapisać sobie, nie wiem, w zakładkach poradę tę metę i będziecie mieli cały czas aktualną. No i dobra, zjeżdżamy, kochani, na dół i mamy speed metę i tu jest dechacz e, Gods Meta Paragon i tak jak mówiłem zaczniemy od e, zaczniemy od Demon Huntera, e, DPS, a e, potem przejdziemy na dechacza Supporta i na zibarba. Mamy te trzy buildy kochani na szybciucha, na szybciucha do omówienia, nie będę się wdrażał w jakieś mega szczegóły, tylko powiem co jest najważniejsze, e, czego należy szukać. I na czym to generalnie wszystko, kochani, polega? Przede wszystkim zaczniemy od Dehacz DPS. Tak jak widzicie, cały set nowy bez pierścienia królewskiej wspaniałości musimy zebrać cały hełm na ramy, klatka, rękawice, spodnie i buty. Do tego mamy pierścień, amulet, squirt, owijacz jasności, do przeżywajki. Tutaj mamy DPS. Tutaj mamy DPS, Spaska, Gniew Łowcy, 30% szybsze ataki i tutaj mamy 200% zwiększenia obrażeń, nie 60, tylko tutaj jest 200, nie? Pierścionki, Skupienie, Powściągliwość, dodatkowy DPS, no i dwie kusze, Świt, Must Have i tutaj jeszcze Forteca Balisty, która oddziaływuje nam tutaj ze Squidem. Najważniejsza rzecz. Czyli tak, mamy tutaj synergię na silniku Squirt z Balistą Fortecy. Mamy e, balista fortecy. Podczas atakowania daje nam osłonę. Dzięki osłonie nie spada nam życie. I, jeżeli nam nie spada życie, utrzymujemy naszyjnik Squirt. Utrzymujemy staki ze Squirt'a mamy 100% zwiększenia obrażeń. Także tutaj mamy synergię, czyli dzięki tej kuszy e, jesteśmy w stanie zdawać 100% więcej obrażeń, bo nie spada nam życie i mamy tego DPS-u więcej. Tak, bo tutaj e, naszyjnik Squirt traci staki w momencie, kiedy o, e, nasze życie spadnie, tak? kiedy utrzymujemy obrażenia. Kiedy mamy osłonę tak jak spadnie nam osłona to nie otrzymujemy obrażeń tak jakby tak, bo ta osłona pochłania te obrażenia. Także mamy ten damage. No tutaj prosta sprawa. Mamy generatory nienawiści 50% redukcji obrażeń. Tutaj DPS. Tutaj mamy też dodatkowe DPSy. Nasz generator musimy tym spamować podczas kręcenia się tak, żeby utrzymywać te taki impetu. No i tutaj nam daje drugi aktywator tak, czyli tak naprawdę te dwa skile Tutaj jest pender i tu generator. Także mamy po 50% z, z ringów yy, świt, zmniejszenie cooldownu dla naszej zemsty. Zemsta to jest dodatkowe oczywiście redukcja obrażeń, bardzo, bardzo istotne i w tym buildzie jest bardzo ważne, żeby tą zemstę zapętlać. Z tego co wiem, to trzeba mieć około 37-38% yy, zmniejszenia tak, czyli od, sk skrócenie czasu odnowienia z skilli, tak, czyli 37, 38, nie pamiętam dokładnie tej wartości, ale coś między tym i to trzeba tyle tak wycyrklować, żeby tyle mieć w zakwipunku i dalej już można ładować w obszarówki, tak, bo ten build potrzebuje obszarówek i ten build potrzebuje właśnie przynajmniej 38 CDR, tak, skrócenia czasu odnowienia. No tutaj ile mam wycyrklowane redukcja odnowienia 46, to jest bardzo dużo, można byłoby spokojnie tutaj zmniejszyć sobie na przykład dać jakieś tam bonusy DPS-owe. Nie musicie wycyrklować, żeby mieć właśnie te 37, 38 plus reszta obszarówki, jakieś tam e, wartości do obrażeń, jakieś zręczności e, Tutaj możemy dać znaczy widełki dodatkowe obrażenia i tak dalej i tak dalej. Wiecie o co chodzi, nie? Dobra. No i teraz tak. E, no chyba i temy wam mówiłem. Gemo, jaki używam to jest Teguk, tak? Kręcimy się, podtrzymujemy nasz ostrzał, mamy dodatkowy pancerz, mamy dodatkowy damage siłap prostoty, bardzo prosty gem, mamy więcej obrażeń do primary skill, czyli do tych podstawowych skilli, w przypadku naszym jest to pożerająca strzała no i każde trafienie takiej strzały nas leczy 4% maksymalnego zdrowia, także bardzo, bardzo fajny gem, no i tutaj dla przeciwnie 60% też kolejne zwiększenie obrażeń dobra, no i tak, mamy Tutaj, tak jak mówię, ostrzał poruszamy się z 100% szybkości, także nie spowalnia nas ten ostrzał, tylko lecimy szybko. Nie nasycona strzała pod zimno. Każde kolejne przebicie zwiększa obrażenia, dwa przez strzało 70%. Także e, teraz zadaję: no i ma 35% szansy na przebicie, tak? Czyli przebija przeciwników, mamy dodatkowy z niej damage. Generalnie szukamy tutaj zimna i tutaj zimna. Zemsta, tak jak już mówiłem, jest to 50% redukcji obrażeń. Mam wachlarz ostrzy, jest to pancerz dodatkowy. Smuga cienia, kolejna redukcja obrażeń. No i tutaj skupiony umysł w przygotowaniu, i to jest moi drodzy, odzyskujemy natychmiast zamiast odzyskiwać dyscyplinę, natychmiast odzyskujemy 45 punktów dyscypliny w ciągu 15 a sekund to jest akurat przydatne do tego tak żeby tą smugę cienia móc używać na okrągło praktycznie to tu potrzebujemy tej runy. I tak naprawdę moi drodzy to wszystko tak jak najwięcej krytów eee, tutaj tak jak widzicie mamy. Standard zręczność witalność kryt eee, tutaj obszarówki cooldown tutaj obszarówki cooldown i plus kryty oczywiście tylko tak jak mówię z tego a z tej konfiguracji tutaj wychodzi 46. 0,1 to spokojnie możecie sobie zmniejszyć, ja tylko pokazałem, gdzie możecie szukać tych wartości, czyli tutaj w broni możecie mieć dużą duży cooldown, duże obszarówki, tak samo tutaj w pierścieniach w pierścianach możecie. Mieć... Akurat w pierścieniach nie musicie mieć. Tak naprawdę możecie nawet mieć w jednej broni, jakbyście tutaj zdjęli na przykład redukcję odnowienia, to już jest 40% i myślę, że nawet tutaj jakbyście zdjęli, to macie 33, nie, no to to już musi być to tutaj już musi redukcja odnowienia być. No i macie 40%, to jest na spokojnie, już wystarczy, żeby tą zemstę zamykać, tak? I przynajmniej 60% w zemście tutaj ze świtu, żeby było. No i dobra, tak wyglądałby DPS, kęcicie się, pilnujecie stacków impetu, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Raz jeszcze to powtórzę. I tyle. I tyle, i zabijacie wszystko. The Heart support, tak jak już mówiłem, bardzo, bardzo istotny build, bardzo istotna rola w... Tych, tej, tych speedach debuffuje moby. Tutaj oczywiście e, może być zamiast tego szmaragdu, to może być Rubin. E, dlaczego? Bo tak naprawdę cooldownów w tym buildzie nie trzeba aż za dużo. Wystarczy nam sam Zodiak, e, żeby zbijać cooldown z kompana. Kompan to jest jedyny skill, który tutaj wymaga czasu odnowienia. Cała resztę, całą resztę możemy spamować. Także hmm, bardzo ważne jest, żeby tutaj mieć redukcję kosztów zasobu. Tak jak największą, żeby ten. Żeby móc cały czas używać ostrzału, żeby móc wielostrzałem naparzać Żeby nie móc nie musi, nie musi się zatrzymywać i używać generatorów, czekać aż się zrespałni coś Czyli generalnie na, na ile, ile tylko dacie radę zmniejszenia kosztów, zasobów tak, Żeby móc na spokojnie używać skilli, nie przejmować się o regen nas, naszej nienawiści także tylko, ja mam tylko cooldown na przykład z paragonu dodane. Tylko tutaj mamy o Jezu, 224 tysiąc powinien być. Na tysięcznym paragonie zawsze każdy build tutaj. Znaczy, możecie sobie tu dodać oczywiście maksimum nienawiści, żeby, no tak jak już mówiłem, żeby móc spamować bez problemu. Szybkość ruchu dopasowujecie, jeżeli macie 15, znaczy, przepraszam, 12 w butach, to dajecie tutaj 13, żeby do 25 dobić. Eee, natomiast jeżeli nie macie nigdzie, no to tu dobijacie 25. No i cała reszta, witalność. Bardzo ważne jest tak, nie można mieć obszarówek na na suporcie, ani na barbarzyńcy, ani na e, dehaczu w bo one lagują, tak? Zawsze, e, bardzo często pytacie się mnie na streamie, dlaczego ja nie mam paragonów rozdanych. Czy tu, czy tu. E, nie mam obszarówek, bo one lagują, e, one są mi niepotrzebne, ja z zedhaczem nie zadaję żadnych obrażeń, jestem tylko supportem, także nie potrzebuję tego, jest to zbędne i jest to nawet powiem szczerze szkodliwe. Nie mam również krytów dodanych. Bo tak jak mówię, no ja nie zadaję obrażeń, po co mi kryty, po co dodatkowe przeliczniki na serwerze, odciążam ile mogę, to odciążam, żeby gra była płynniejsza i tak dalej, i tak dalej. Zważywszy jeszcze na to, iż dechacze e, DPS i mają obszarówki w itemach. E, także im mniej ja będę zadawał obrażeń, tym mniej tych przeliczników, tym bardziej. Ta gra będzie płynna, także nie trzeba tego mieć, to jest niepotrzebne Zostawiamy tu tylko szybkość ataku oraz cooldowny Tutaj możecie sobie całą resztę dodać No i oczywiście tutaj, tutaj ładujecie e, witalność, ile się tylko da No, o, wziąłem reset, sorry No i tak to by mniej więcej, moi drodzy, wyglądało O, to dobijacie, pyk, 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 pyk i o, dobra Okej, okay. no i teraz tak Smak czasu, podstawa buildu, e, dwa razy dłuższe pylony, dwa razy dłuższa tarcza, dwa razy dłuższe podtrzymanie, dwa razy dłuższe e, speed pylon, power conduit, e, mało znaczące, bo i tak na speedach wszystko leci, bardzo fajne jest podtrzymanie, bardzo fajna jest tarcza, speed, także smak czas jak najbardziej na bardziej na propsie trzy części mamy moi drodzy z nowego setu możecie tu sobie kombinować z maruderem jeżeli macie na przykład pierwotne spodnie nowego setu to możecie sobie zamienić tu nie ma akurat znaczenia jakie to będą części poszczególne byleby były trzy części nowego setu i dwie części marudera tak a tutaj umiejscowione w butach spodniach klatce na ramiennikach i w rękawicach tak co macie najlepszego to tak układajcie sobie żeby Właśnie tak to wyglądało, 3 do 2, tak, dwie części marudera i trzy części tego ręsztunku całego. Dobra, no i co, to ten ręcztunek daje nam to, że wystrzeliwujecie, tak, tak jak na gameplayu było pokazane cały czas, ostatni skill, który wywołujecie, kręcąc się z ostrzału, czyli bolas, ściąganie mobów zewsząd, no, i nakładanie właśnie tutaj za pomocą tego łuku, łuku Odyssey 150% debuffa ze wszystkich źródeł ataku na moba. Także to jest bardzo, bardzo ważne, żeby na każdej elicie jak na jak największej ilości mobów ten pętający był, czyli strzelacie pętający i możecie się już potem kręcić, i ten pętający będzie się wystrzeliwywał. No, i tutaj jeszcze mamy Marudera. Użycie umiejętności Kompan przywuje do Ciebie wszystkich zwierzęcych kompanów. Także mamy tutaj. Mamy tutaj pająka, nietoperze, dzika, fretka i wilka. E, tylko, że tych fretek jest chyba dwie z tego co kojarzę. Także to jest. E, mamy tutaj wszystkie te buffy. Możecie sobie poczytać dokładnie, co to daje. E, tak naprawdę najważniejszy jest ten damage z wilka. E, tutaj są jeszcze odporności z dzika, z tego co widzę. Jakaś regeneracja życia. No, takie tam drobne rzeczy, ale za to bardzo, bardzo przydatne. No i to oczywiście, bo to działa. Z paskiem 9% redukcji obrażeń dla naszego Dimo Huntera za każdego kompana. Także to jest bardzo, bardzo przydatne. Nasz dechacz jest wytrzymalszy. Dalej mamy, tak jak mówiłem, tutaj cały, cały gear do bolasa, czyli tutaj mamy sprawia, że bolasy mają teraz 100% szansy na przyciągnięcie wszystkich przeciwników. No i to, że bolasy eksplodują natychmiast. To są niezabdejtowane. <laughs> I temy, bo tutaj bolas jeszcze dodatkowy demerz zadaje dzięki temu kołczanowi. No i tutaj mamy 100% szansy na przyciągnięcie przeciwników, czyli eksploduje od razu bolas i wszystkich przyciąga. W promieniu ile tu jest? 24 metrów, Ja wcześniej mówiłem 22-24, bo nie byłem pewien, ale generalnie tu jest 24 są 24 metry. No i tak to mniej więcej, moi drodzy, wyglądało. Tak wygląda gir dehacza supporta Mamy tak, pasywki, tak jak już mówiłem, sunociak jak cień, kompan. Mamy tutaj przemieszczenie się. Tehach tak, musi pierwszy wybijać, dejar support musi wybijać pierwszy. Mmm, także ten movement speed musi zostać zachowany. No i gemy, jakie my używamy, to tutaj zamiast alteracji używamy, e, możemy używać Gogoka. E, to jest też dodatkowy, do, myślę, że lepszy nawet gem niż ten e, e, alteracja. Ja, na, ja używam osobiście Gogoka. Bardzo ważne jest, żeby używać e, toksyny. I, Lodowego błysku na randze 25, bo to jest 10% zwiększenia obrażeń dla Timu oraz tutaj 10% zwiększenia szansy na otrzymanie trafienia krytycznego MOBA, który jest właśnie wyziębiony. Nie? A tutaj nam wielostrzał sprawia, że przeciwnicy są wyziębieni, także tutaj to współpracuje ze sobą ten gem z wielostrzałem. Na przykład, bo tutaj jeszcze mamy zresztą Bolasa, który też wyziębia, nawet zamraża. Znaczy, on zamraża bardziej. No. I tak to by moje teraz wyglądało. The support, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście tutaj standardowo Oculus jeszcze jest, tak. Bo lasy przyciągają, aktywują silno rękę. No i tyle. No i tyle. Możemy sobie przejść dalej. Myślę, że wszystko mówiłem. No i oczywiście Nemesisy tak jak już mówiłem i PKW, żeby nam działał ten set. No i dobra, Barb support, moi drodzy. Barbarzyńca support. Najważniejsze zadanie to jest lecieć za teamem, lecieć przy dehaczach i Eee, narzucać, narzucać okrzyki w postaci właśnie wo w okrzyku wojennego eee, dlaczego tutaj jest wzmacniający gniew, a nie na przykład uniki już wam tłumaczę eee, mieliśmy na streamie rozkminę dlaczego tutaj grać dodatkowy pancerz, a nie uniki eee, Rozwiązanie jest dość proste. Nie wiem, czy to o to chodzi dokładnie, ale mi się wydaje to najbardziej logiczne. Chodzi o to, żeby wzmocnić dechacza na tyle, żeby mu nie padała osłona. Dechać i tak ma dużo pancerza, ale jeżeli mamy jeszcze tutaj od Barba, pancerz jeszcze tutaj oczywiście mamy wzmocnienie tego pancerza, bo mamy ten set nowy. Także ten. Okrzyk te 60% jest jeszcze razy 2, także to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo pancerza więcej. Eee, daje nam to, że ten dechacz praktycznie otrzymuje bardzo i małą ilość tych obrażeń, tak? czyli ta osłona praktycznie no, nie schodzi. Tak? Nie, nie ma, jest, jest mała szansa na to, że osłona yy, do, dla dechacza zejdzie. Tak? Jeżeli byśmy tu grali uniki, to jest niby 60% uniku, tak? ale to nie jest 100%. Jeżeli dechacz yy, dostanie jednak ten cios, tak, unik nie wejdzie, no to jest znacznie większa szansa na to, że ta osłona zejdzie. Tak? To ten damage będzie na tyle wysoki, że ta osłona zejdzie u dps a nie? No i Squirt mówi papa pa wtedy. Tutaj natomiast, grając na ten dodatkowy pancerz, nie mamy co prawda tych uników, przyjmujemy większość obrażeń, ale te obrażenia są tak nikłe, bo mamy tyle tego pancerza, że. Szansa na to, że tam ta osłona nam zejdzie, jest no, znacznie, znacznie mniejsza, tak? znacznie, znaczy znacznie mniejsza niż niżeli przy unikach. Tego uniku nigdy nie ma 100% i te kity czasem nam wchodzą mimo wszystko. Tutaj natomiast no, przyjmujemy każdy cios, ale te ciosy są na tyle mniejsze, że ee, no, wiadomo o co chodzi, tak. Są na, są na tyle cios, te ciosy mniejsze, że ta osłona no, może nie zejść. Także <laughs> dlatego tutaj uważam, że. Ten wzmacniający gniew jest tutaj na, jak najbardziej na miejscu. Zawahanie to jest standard, zwiększenie o, o, obrażeń 25% na MOBY. Ignore pain, standard. No i tak jak już mówiłem, tu jest wersja pod Sprint, tak? czyli dodatkowy, dodatkowy speed dla teamu. Tutaj oczywiście możecie zagrać. No i tutaj jest jeszcze gniew Berserkera. To jest taka przykładowa konfiguracja, moim zdaniem, taka najbardziej najbardziej noob-friendly, że tak powiem. Taka totalnie totalnie prosta, że tak powiem. Natomiast. Możemy tutaj zamiast tego grać e, harpun, tak jak już mówiłem. E, przyciąganie mobów, które nie zostały przez Bolasa ściągnięte, do elitki jakieś tam niedobitki, żeby podciągnąć. E, no, i tutaj gniew, gniew Berserkera może się zostać. Ewentualnie, jak chcecie, możecie wziąć jeszcze tutaj rozprucie, skrwawa, ja e, przepraszam, okaleczenie też dodatkowo. 10% e, zwiększenia obrażeń dla teamu. Także taka konfiguracja, jak chcecie, możecie grać. nie? To są akurat e, opcjonalne wymienniki. No i bardzo ważny jest pasek Duma Cassiusza, łańcuch i To są bardzo ważne pasy dla tego Barba. E, Silno karwasze też jest bardzo istotny item. Dużo, dużo cooldownu, tak żeby te skille się nam zapętlały. E, no i tutaj tak, zamiast Messerschmitta też mówią, żeby grać kata. Kat, e, kat Schrodingera, dobijanie mobów. Chociaż uważam, że to jest opcjonalne. Można grać Messerschmitta, można grać kata. Nie by to 10%, ale te 10% naprawdę, jeżeli robicie Spida, to te 10% to i tak spływa od razu, nie? Także nawet jakbyście kata nie mieli, to te 10%, ostatnie 10% moba i tak spłynie bardzo szybko. Więc albo możecie grać, Messer możecie grać, kata ob ob obojętnie, nie? dowolność. Eee, oczywiście Ingeom, oczywiście Furia standard, tutaj barb to jest on, ten barb jest pod expa, także jeżeli wyrabiacie z cooldownem, jeżeli tutaj na przykład zdecydujecie się na Mita, to tutaj możecie w koronie spokojnie dać Rubin, tak? Rezygnujecie z dodatkowego cooldownu tutaj, tak tego cooldownu macie 59%, doliczając jeszcze Aingeom, doliczając jeszcze tutaj Mita ewentualnego, także ten cooldown jest tak wystarczająco dużo, jeszcze Gogok, także Jezu, bardzo dużo tego, bardzo dużo tego cooldownu jest. Więc możecie spokojnie się tego pozbyć, tego diamentu z głowy, no i tak, i tak będziecie mieć. Ważne jest, żeby ten Ignore Pain był cały czas, to jest priorytet, żeby 100% riftu DH, DPS i Support, cały team zresztą, miał, miał właśnie Ignore Paina. To jest bardzo, bardzo istotne, nie? No i jakieś tam dociąganie mobów, te okrzyki tak możecie rzucać co jakiś czas, bo one długo trwają. No i tyle moi drodzy. Wydaje mi się, że wszystko wam umówiłem dokładnie, jak to wygląda, każdy build. Jeżeli macie jakieś pytanka, staram się to dość na szybko omówić. Mam nadzieję, że nie za szybko, że zdążyłem wam umówić każdy szczegół gameplay oraz buildy. I tak się wyrobiłem w miarę spoko. Jeżeli macie jakieś pytanie, tak, czegoś nie domówiłem, coś, czegoś nie zrozumieliście, piszcie to w komentarzach, ewentualnie wpadajcie na stream Twitch .tv Legion, jestem codziennie. Um... Wechszyknik Plan, zresztą zakładka harmonogram macie u mnie pod kanałem. Tam zawsze co niedzielę aktualizuje plan na cały tydzień, co grane i o której. Także wpadajcie, możecie pytać śmiało, niezależnie w co gram. Pytania z diablo mogą występować. No i śledźcie Facebooka, tam zawsze jest post danego dnia przed streamem, o której będzie, co będzie i tak dalej, i tak dalej. W ramach po prostu, jeżeli ktoś nie zajrzy na harmonogram, to zajrzy na Facebooka, tam też to będzie rozpisane. Dobra. I tyle na dzisiaj. Tak wygląda meta na Dehaczy, jest zajebista za przeproszeniem. Eee, gra się bardzo, bardzo fajnie. W tydzień wbiłem 1550 paragonów, co dla mnie to jest dość sporo. Ja paragoniarzem jakimś nie jestem, ale gra mi się tym Dehaczem, to jest mój ulubiony build. Ja tym Dehaczem supportem lubię bardzo, bardzo grać. Eee, barba jeszcze pewnie zrobi, ale to spokojnie. Na razie mam par na razie daję rady spokojnie. Party znaleźć grając z Zidi i dps nam w klanie też rosną, także jest z kim grać. Zapraszamy do klanu swoją drogą. Diablomaniacy wyszukajcie najpierw społeczność i ja was ze społeczności dodam do klanu. Jeżeli macie ochotę, pograć Discord. Mamy też Diablomaniacki Discord na moim czacie na Twitchu. Wykrzyknik Discord. No i tyle, tyle na dzisiaj. Bez zbędnego przedłużania. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę bądź w dół, jeżeli wedle, wedle waszego uznania. No i oczywiście. Osobie nie zapomnijcie, subskrypcja też bardzo ważna. Dobra, trzymajcie się, koń. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!